Witam was ponownie, z tej strony Halawander i gramy dalej w Fallout New Vegas, szczere serca. Tak, obiecałem, że będę wysyłał jednak, że podzielę film, jak będzie miał 37 minut, 40, a jednak tego nie zrobiłem, ponieważ wydaje mi się, że jednak nie warto. Nie warto. Ha, Fallout całego dogram już w tej gorszej jakości, czy gorszej. Czasami w ogóle też zapominam, już automatycznie nagrywam jakiś film i po prostu odpalam sobie w te ustawienia montażu, które już od tylu lat tak naprawdę. Wow, od ilu? Od kiedy zostało w ogóle zmieniony ten? Jakość chyba od Penumbry Requiem. Requiem. Musimy porozmawiać z Danielem. Save me. I'm glad to see you're still with us. How can I help you? Już krople się otrzymamy. Podczas przeszukiwania doliny udało mi się znaleźć mapę Wielkich Schodów. I appreciate it. Well, that's it. This is all we need. Now all that's left is to quietly pack up and try to get out of here without being noticed. That's assuming that Joshua won't try to stop me. And that he hasn't talked you into fighting the Whitelegs despite what I've said. Don't worry, I don't hold it against you. You're a... an outsider. Fighting seems like the practical solution. I'll tell you again. There's more at stake. Musisz zdecydować, czy plemię smutku powinno uciec, czy walczyć. Twoja decyzja nieodwołalnie wpłynie na ich dalsze losy. Zastanów się dobrze, bo gdy podejmiesz decyzję, nie będziesz możliwości dokończenia jakichkolwiek zadań w Syjonie. Tak, to jest ostatnia misja. To już zaraz będzie... To kończymy już tego. Dodatek. Nie ma powrotu. Myślę, że Joshua ma rację. Powinniśmy walczyć z plemieniem białych nóg. No. Why? Why? Haven't you seen enough of what's going on here to see that the Sorrows don't need to butcher the Whitelegs for a piece of land? What Joshua wants is more than an attack. He wants a slaughter. And he needs more than you and the dead horses to do it. The Sorrows can't be pushed into this. You and Joshua don't have the right to force them into it. Please, consider what I'm saying. Nie, on nie rozumie, że ucieczka nic nie zmieni, bo dalej albo dalej będą białe nogi ich prześladować gdzieś indziej, po prostu dalej albo za nim pójdą, albo jak nawet nie pójdą i będą chcieli się osiedlić gdzie indziej, to gdzie indziej też będą jakieś jednostki, z którymi będą musieli walczyć. Tak czy inaczej, a to jest ich ziemia, to jest ich dom. I dodatkowo im przynależy, tak? To tamci się cały czas plują i cały atakują, tak? Więc należy im się skopać dupska tak naprawdę. I ty masz prawo odciągać ich od ziemi. I've already explained to them that we're leaving. They've accepted it. What is Joshua going to tell them about being a warrior? What are you going to tell them about how to live with themselves after they got lost in the moment, killed someone who didn't deserve to die? Or does that not matter? Is that just an acceptable consequence if it means holding on to this valley? Maybe there is no place left in this world for mercy. But even if it tramples me into the dust, I will never accept it. And I will never condone it. Nikt nie zmusza. Joshua must be waiting for you. I'll stay here with the others as I told them I would. Budząca się chmura powróciła do obozu plemienia smutków. O, dostałem biluniowy pancerz? Posiłek z bilunia? Tracisz profit cichociemny. A, poziom fajnie. Jeszcze mamy tyle poziomów. Jeszcze mamy 11, 21 poziomów. Nie. A nie, 11 poziomów mamy do zdobycia jeszcze. Tak, 21, tak ja liczę. Więc spokojnie. Broń energetyczną na pewno się zdążę ulepszyć na maksa. Bo chcę mieć koniecznie broń energetyczną na maksa do dodatku New World Blues. Nie Old World Blues, tak? No, smutki Starego Świata, jakoś tak chyba. Chyba tak, nieważne. Naprawę przede wszystkim też i otwieranie zamków. To jest bardzo przydatne. Okej, to jest ostatnia misja. I zgadzam się, jestem... Nie jestem... Nie zgadzam się z wojną. Thank you for this. I know Daniel doesn't approve. But destroying the Whitelegs is the only way to ensure the Sorrows can remain in Zion. You and I will lead a group of Dead Horse Warriors and Sorrows Hunters into Three Marys from this position. Our objective is to find the Whitelegs' leader, Salt Upon Wounds, and prevent him from fleeing.
Show no quarter to the white legs we come across. Make no mistake about why we are here. This is an extermination. Do dzieła. God be with you. Amen. Nie, amen. Trochę, łamie mi się głos, bo trochę to będzie sporo walki. Czujesz profit, droga Kananejczyka od Joshua Grahama. Gdy Joshua Graham jest w swojej drużynie, każdy używany przez ciebie pistolet automatyczny kaliber 45 ma mniejszy rozrzut i dwukrotnie większą szansę na trafienie krytyczne. Mam taki pistolet, ale mało amunicji do niego, strasznie. Ale na razie pójdziemy z nim. Chociaż na razie coś tego, z myśliwskim. Tak, powiedziałem, nie jestem pacyfistą, ale nie jestem też za wojną. Trudno to określić. Wiem, że kiedy trzeba, to trzeba się bronić. Albo kogoś trzeba bronić. Pierwsza w sumie, pierwszy raz jak się kiedykolwiek w życiu biłem, to właśnie w obronie kolegi. Pamiętam ten dzień. Ale głupie to jest, czemu nie poczekał? Pudło? Okej, spróbujmy to zrobić z jak najmniejszą uwagą białych nóg. Czyli nie zwracając na siebie uwagi białych nóg. I tu nie mamy możliwości szybkiej podróży. Kurde, naprawdę się zastanawiam, czy jeszcze nie... Czy jeszcze nie pozwiedzać tych jaskiń, które ominąłem. Ale już nie mam powrotu. To oddam. Mogłem pozwiedzać w sumie. Nie pomyślałem, trudno. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś misje w sumie. Szczerze mówiąc, wątpię. Właśnie, nie ma nikogo w pobliżu, po co się skradam? Ale z bronią będę wyciągnięty uszedł. Muszę wrócić, pamiętając, że jak będę już na Wasteland, kupić sobie specjalne ulepszenie do myśliwskiego karabinu, czyli szybszą ładownicę. Znaczy ładownicę, no szybszy tego, magazynek do zmiany. Czy nie, to nie, ładownica to się nazywa. Znaczy nie mówię o magazynku samym w sobie, bo magazynek mam już ulepszony. Karabin myśliwski X. Tak, duży magazynek mam ulepszony. Chodzi mi o ten, no do przeładowania, no. Spust, nie spust, ten. Wróg? Bo nie wiem, czy jest wróg. To są w ogóle wrogowie. Mam na myśli oczywiście ten... bezpiecznik, no tak. Kurde, głupi! O, ale niezły zasięg ma z tego pistoletu, Graham, przyznam. Nad północnym, obozowisko nad północnym widelcem. Tak. Jak widzicie, trochę sobie przejdziemy, bo tu jest tego, a nie ma możliwości właśnie opcji błyskawicznego podróżowania. Ja też nie widziałem jeszcze. Skąd oni mają granat plazmowy? To jest pytanie. A może tutaj... Przyjmijmy scenariusz, że Bractwo Stali kiedyś tutaj zawędrowało, jakiś jeden oddział. Napadło ich plemię i choć bronili się długimi dniami, to niestety polegli i stąd mają granat. Taki scenariusz przyjmijmy. Mam zejść tam na dół? Tak, niestety. Nie mam wyboru. Chociaż na razie, wiecie co, jeśli będę musiał zejść, to zejdę, wrócę się tutaj. Są strzały. Nie wiem czemu, może to nie były strzały, może to Graham próbował się tu wspiąć. Dawaj. Chodzi mi o to, że z wysokości mamy lepszy przegląd pola. A to muzyka! Z Fallouta trójki. A nie, to chciałem śpiewać muzykę z Soul Livera Dwiki. Ty.
Prepare to meet your maker. Moim zdaniem... Moim zdaniem strasznie niedoceniani są soundtracki i kompozytorzy. Okej, nie musiałem. Dobra. Hakan wszystko robi za mnie. Tak czy inaczej, chyba nazwisko... Tak, Schaefer miał... Czy ma, pewnie nadal żyje. Kompozytor muzyki do... O, fajnie. Kompozytor muzyki do Vampire the Masquerade, którą tak ubóstwiam wręcz. Jest to coś niesamowitego. To jest mój ulubiony soundtrack, w ogóle, no, ulubiona gra. Ale muszę przyznać, że w ogóle soundtrack z... Była pokrzywa? Po co mi to? Nie, dziękuję. Jeszcze woda, wezmę sobie, nie wiem po co w sumie. Nic nie dostałem. Nie. Dobra, nie będzie. Chodzi mi o to, że... Soundtrack z Legacy of Kain jest tak przepiękny, to tak świetny po prostu z całej serii, nie mówię tylko o Soul Riverze. Musimy iść wodą, musimy tędy iść, tak? Dobrze powiem? Tak. Na przykład moją w ogóle ulubioną grą z serii z Legacy of Kain, znaczy w ogóle całą serię ubóstwiam, ale jakbym miał wybierać, to wybrałbym Beldomen 1. No bo to jest po prostu coś niesamowitego. Gameplay, świetna narracja Simona Templemana, historia, w ogóle fabuła i plus ten, że nie wspomnę jeszcze... Że nie wspomnę jeszcze o przepięknej muzyce. Ej, to jest sóstwo! Jak można wejść w skałę? To jest totalnie pobite gary. Courier. But the wasteland is not a fairy tale. Byłem teraz tym. O, dziewczyny. To był Morgan Freeman. When I was walking through the wasteland, I was thinking about my friend, Joshua Graham. Nie, nie potrafię teraz. Normalnie to... Chocolate rings! Tak, dobra, nieważne. YouTube. Jest, okej, okay. Jesteśmy na miejscu. Jestem wzbroniony tu jest dla tych... Dla naszych ludzi, jak to ich nazwijmy. Okej, okay, podpalające pociski powinny nam ułatwić sprawę. Dobra, mówiłem, że nie będę chyba szedł z... O, FPS-y mi spadają. Why? Coś jest nie tak. O nie! Oni mają profit, obniżenie FPS-ów. Tak czy inaczej. Jesteśmy już bardzo blisko zakończenia dodatku. A to są nasi, walka trwa. A my będziemy tym... Koniem, nie koniem teraz, tylko tym... Czarnym koniem... Białych nóg. Nie białych nóg, tylko tych... martwych koni. Jak można się w ogóle nazwać martwe konie? Das Wurba, tak, bracie. Zegar? Co jest godzina? Znaczy zegar, przecież się trzymał na pewno. Co jest godzina? Chocolate Ritz. Śmierć tobie. Nic się stało nawet. Okej, okay, ostrożnie. Graham, idziesz tam? Idziesz. Wszyscy, jak cichutko! O! Znaczy, no oczywiście. Czy muszę w ogóle reagować? No, chciałem, wyciągnąłem miłość i nienawiść. Ponieważ tak zwycięża się wojnę. Miłością i nienawiść. Natomiast strzelbę.
Albo wiecie co? Ten pistolet może się przydać teraz. W sumie. Skoro faktycznie nam Graham ulepsza, to lepiej użyć go teraz niż nigdy. Są to jakieś pułapki? Teraz będę strasznie ostrożny. Ostatnio byłem tak ostrożny, że udawało mi się uniknąć... O, fajnie. A, łaskę, łuskę wziąłem. Udawało mi się uniknąć jednej pułapki, żeby zaraz wpaść w drugą. O, tu już pistolet, taki ten. Sprzedamy go pewnie. Chocolate ring. A, tędy dom teraz mam iść. I tu będzie mała niespodzianka. Ej, nie to. Mam przecież szybki save. Nie, dziękuję, ale napijemy się wody. Okej. Okay. Wow, naprawdę dzięki temu. Dziękuję osobie, która mi pomogła się zorientować. Ale z przodu się zawaliło. This is taking too long. We can't let salt upon wounds escape. I'm going to find a way around. God willing, we will finish this together. Już Graham puścił twoją drużynę. Tracisz profit. Dopiero zmieniłem na pistolet! Dobra, strzelam w takim razie. Nie, chyba dobrze idę, tak? Przy jaskinie? Ta. Pieczara w trzech Mariach. Ach, nie mam jeszcze profitu! Nie ma jeszcze, nie mam profitu odpychania strzelbą. Zapomniałem całkowicie, kurczę, dobra, wszechamerykański. Kupa mi? Co mi kupa? I ostatni strzał, wow! Uch, jakie salto jeszcze. Salto pośmiertne. O, łóżko. Nie ma to jak sen podczas wojny. O, okej. Ten, co miałeś? Granat rozmowy. Naboje. Tyle będzie tego. Naprawimy sobie ten pistolet automatyczny. O, ten. Nie, nie. Ej, wa. A, strzelbę taktyczną też możemy sobie naprawić. Razy 7, a strzelba mistrzowska? Też razy 7. Lepsza jest strzelba. Myśliwska jest lepsza od taktycznej, nie wierzę. Gdzie jest ten. Automatyczny jest tutaj. No ale. Chętnie bym z nim chodził. No tak to byś mi brzmiało. Tak czy inaczej. Chętnie bym go używał, ale. Łapki jakieś? Mam mało tego. Niestety, odtrutka, okej. Okay. Małą ilość, jakby, no, punktów naprawy. Wiesz, pamiętam, jak byłem sceptycznie nastawiony do dodatków do Fallouta, a teraz... I w ogóle, jak strasznie się nie zgadzam z opinią, ogólną opinią publiczną. O, wziąłem znowu nie to. Jak niektórzy mówią właśnie, że to jest najlepszy dodatek. A najgorszym dodatkiem jest... Nie no, w sumie! Mówią, że najgorszym dodatkiem jest Dead Money, prawda? Ale z tym się zgadzam, to jest najgorszy dodatek. Znaczy, nie jest zły, ale jest taki przeciętny. A... Najlepszy jest jednak... Old World Blues. Nie to. To się zgadzam. To jest fajny dodatek, naprawdę. Mnie tak wciągnął, tak się śmiałem. Nie tylko śmiałem. Ale to jest naprawdę zabawny dodatek i bardzo przyjemnie się w niego gra. Dużo daje rzeczy. Okej, wyszliśmy na zewnątrz. Okej. Mam tam wrócić? What the f... Nie, teraz mam przejść. Tędy, tak? Nie, tędy. Wracaj tam! Nie mogę wejść? Aha, mhm. No zaraz, to jest nasza pułapka? Nie no, idę w dobrą stronę. Chocolate ring. Przepraszam. Internety.
Co się dzieje? Czemu tu nie ma przeciwniku? Okej, okay. A nie, to nasi. O, zabijamy ich, eksterminacja totalna już. Rwi korzeń kasandrowy, nie, nie, dobra. Okej, okay. Nie będę ryzykował dużego też spadku. Pójdziemy górą, czemu nie? Idziemy za tobą, jak się nazywasz? Jak ci na imię? Uczeń, dobra. Dobra, uczniu, chodź za mną. I will show you the world that you never knew. Gdzie ty mnie poprowadziłeś? A ta muzyka tak mi się kojarzy z bazą. Może. Tak? Dobrze kojarzy sobie z tego? Z. Czy to nie jest nasz? Dobrze sobie kojarzę z bazą bractwa z Fallouta? Ale to nie jest pode mną. O, idzie tam. No, chodź, chodź, chodź. Łamignat. Jak sobie radzisz? Co się dzieje? Ej! Wracaj tam! Teraz go dopadniemy. A we with you. O, odporny jest. Okej. Okay. Pistolet jest niezły. Chociaż nie zabijemy swojego. Nie, nie, nie zabijemy. Co? O, tak mi się przypomniał, nie wiem czemu przypomniał mi się nagle ten. Borderlands 2. Taka fajna gra. Tak niedoceniona w sumie. Chociaż czy ja wiem, czy niedoceniona. A taka przyjemna gra jest, naprawdę. Ale tak mi się nie podoba, ten nowy, ta nowa część, ten prequel. Trochę bez sensu to robią. Taki nie dość, że odgrzewany kotlet. Chocolate ring! Wow, opóźnienie w śmierci? Tego nie widziałem jeszcze. Czy ja powinienem... Świeża marchew. Ponieważ marfi nigdy nie jest dość. Czy ja już dochodzę? Do końca. A, bardzo zmierzne. Tak czy inaczej... Nie! Kurwa, zauważyłem, za późno niestety. Nogi strasznie niszczy, no. Przepraszam bardzo, ale tak mi teraz ta piosenka idzie po głowie. Wow, what the hell? To nasi. Jak on, co się stało? Czemu nagle spłonął ze wstydu? A, to nie nasi. A ja tutaj rękę mu rozwalimy. A nie mogę, bo mam chronioną. Nogę. Szybki jesteś, jak na nogę rozwaloną. Chciałem używać broń. O, właśnie. Bigo! Idźcie stąd. W sumie jakoś groźniej to. Aaaa, bo ja nie byłem jeszcze tego. Bo ja najpierw ten tak wygrałem, a teraz wygrałem najpierw The Lonesome Road. Dlatego tak mi teraz łatwiej. O! Już do końca zacznijmy. Skak, zgadza się, koniec. We warned you at Syracuse, and you persisted. You took advantage of us at New Canaan to drive us out. And like the dogs of Caesar you are,
You followed us to Zion. And now you stand on holy ground, a temple to God's glory on earth. The only use for an animal in our temple is sacrifice. Kale Wachane Conserva O. You understand me, don't you? Don't you? Outman! Kunaman, mad! He kill all white legs! You talk! You stop! Chwileczkę, o tym nie było mowy! Muszę porozmawiać o tym z Joshuą. Him hear you. You talk. Don't listen to this thing. His cries are those of a mad beast caught in a thicket. He gave no mercy to my family, and I will give none to his. Rozejrzyj się, Joshua. Wygrałeś. Nie musisz go zabijać. He has a debt to pay for what he's done, and I've come to collect. And so he's chosen to cower in the water like a dumb animal. Jeśli to, w co wierzysz, jest prawdą, zapłaci kiedyś za to. Plemię Smutków nie musi oglądać twojej zemsty. I want to take from them what they took from me, from my family. In this life. I want them to suffer. I want all of them to die in fear and pain. I want to have my revenge. Against him. Against Caesar. I want to call it my own. To make my anger God's anger. To justify the things I've done. Sometimes I tell myself that these wildfires never stop burning. But I'm the one who starts them. Not God. Not them. I can always see it in my mind. The warmth and the heat. It will always be a part of me. But not today. Go. Get out of here. Go back. Back to the Great Salt Lake. Cały czas cierpi, Mieszka, strasznie szkoda. That's it. It's finished. Thank you for staying with me. I couldn't have done this on my own. Let's go find Daniel. Tomorrow we'll be here soon. And there is much to do. Mimo, że ich tyle wybiliśmy, tylu, to i tak okazaliśmy w jakiejś w miarę miłosierdzie. Do broni białej dałem? Po co? Handel i... Walka wręcz. Przyda się też. O! Gdzie to jest ten profit? Muszę mieć ten profit. O! Nie wracaj. Odkrywasz technikę posługiwania się strzelbą, która zapewnia szansę na odrzucenie przeciwnika. Jest to piękna umiejętność. Żegnaj, Graham. And so it was that the conflict between the new Canaanites and the White Legs was finally resolved. The courier's involvement had tipped the scale, shifting the fragile balance of power. Demoralized by the dead horse and sorrow's attack the courier and Joshua Graham led against them, the White Legs retreated to Great Salt Lake. Their days were numbered. Word soon reached the 80s tribe that the White Legs' spirit was broken. Their war chief, a dim shadow of his former self. By year's end, the 80s would overrun the White Legs' camps, scattering the tribe to the winds and claiming the Great Salt Lake for its own. The Sorrows fought beside Joshua Graham and the dead horses, eradicating the threat the White Legs posed to Zion. Seeing the courier convinced Joshua Graham to spare salt upon wounds, the Sorrows learned that retribution could be tempered by mercy. Though he despaired at the Sorrows' loss of innocence, Daniel took some small consolation in the courier's lesson, and prayed it would take root. Having helped eradicate the White Legs from Zion, the Dead Horses returned to Dead Horse Point in triumph. They remained neutral toward the Sorrows, but as years went on, there were periods of competitive friction, even violence between the tribes. The new Canaanites, Daniel especially, intervened regularly as mediators,
but found it difficult to reconcile the tribe's conflicts. The defeat of the White Legs in Zion marked a turning point in the fortunes of the Happy Trails Caravan Company. Every 2 months, the caravan met with the New Canaanites in Zion Valley to trade. Happy Trails soon returned to prosperity. The vigilance of the Sorrows and Dead Horses in defending southwestern Utah, initially startling to Happy Trails caravans, soon proved a blessing. The tribes united against the 80s, driving them back from Highway 50, and thus opening yet another trading route for Happy Trails caravans. The threat of the White Legs ended. Joshua Graham helped the Sorrows and Dead Horses tend to their fallen comrades and secure Zion. The courier's words had stayed Joshua's wrath in his darkest hour, and in sparing salt upon wounds, he was changed. While he continued to advocate militant opposition to the enemies of New Canaan, he sometimes showed quarter to those who crossed his family. Eventually, this new spirit would diminish the myth of the burned man in distant lands. A small price for the peace it brought to Joshua Graham. For years after the defeat of the White Legs, Daniel did his best to minister to the Sorrows' spiritual needs. Try as he might, he could not hold back the tribe's increasing militancy and reverence of Joshua Graham. Demoralized, he returned to his family and Dead Horse Point. His failures haunted him for the rest of his days. And with that, the courier walked out of the history of the tribes of Zion and back to the gathering storm of the Mojave Wasteland. O, nie zdaliśmy dokończyć. Chyba. Oh. Zaraz. Nie, jeszcze mamy ten. Jesteśmy jeszcze w Sionie. Możemy pozwiedzać jeszcze. Może dać mi znać, czy chcecie już do następnego przejść. Tu mam prezent. Biblia. Mam już Biblię jedną. Prawda? Nie mam Biblii? Biorę ją. Jak można nie mieć Biblii? Dobra, wezmę, sprzedam to. Fajny kapelusz, ale mam lepszy hełm. Ja wszystko wezmę. Strój Daniela. Sprzedam to wszystko. Światło ciemności. Jest tu fajny pistolet. Ale też bez przesadyzmów. Dobra. To jeszcze nie wracam, bo jak wrócę, to już nie będzie powrotu. Tak czy inaczej, to może dajcie mi po prostu znać, czy jeszcze coś dograć, czy już przejść do następnego tego rozdziału, nie? To chyba się z wami oficjalnie nie żegnam do końca. Bo jeśli, bo pewnie będziecie chcieli, żebym jeszcze pozwiedział jakieś skiny i tak dalej, jako dodatkowy odcinek. Więc mam nadzieję. To jest samolot. Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie. Dokończyliśmy ten fajny naprawdę dodatek. Joshua Graham jest naprawdę świetną, świetnie skonstruowaną postacią. W ogóle uwielbiam tego aktora, który podkłada pod jego głos. Świetny głos, świetna gra aktorska i w ogóle świetny dodatek, naprawdę. Tak, cześć, wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.